Cześć. Witam Was po 2 tygodniach nieobecności. Serdecznie, jak zwykle i jak zwykle w piątek. Nie było nas 2 tygodnie, w związku z tym może warto wspomnieć, słuchaj, o tym, co w tym za przeszłym tygodniu. No dobra, to co tam na początek masz ciekawego? Niewiele ciekawego, właściwie to myślę sobie, że wymienimy głównie. Huawei ZTE, zdaje się, jeżeli dobrze pamiętam, no bo jest Nova 5, tak, i Nova 5 Pro. Mm-hmm. O nich już żeśmy opowiadali swego czasu. Opowiadaliśmy, nie? Jeszcze przed premierą, w tej chwili są już oficjalnie. Nie wiem, czy ty ceny może masz? Wiesz, nie co? Nie masz. Są, no czytaj. A, widzę, Pro jest za 1645 i 1864, ale to w przeliczniku, bo u nas to są z juanów ceny przerzucone. Dokładnie. Bezpośrednio. Natomiast Nova 5 1645 zł. Nova 5 to jest Kirin 810 nowy. Ktoś z Was pytał w komentarzach, chyba nawet do telefonu. Natomiast Nova 5 Pro to jest Kirin 980. Jest to całkiem fajny smartfon z tego, co pamiętam, jak oglądałem specyfikację. Wart w każdym razie grzechu. A Wii jest 710, tak? Wiesz co, nie pamiętam. Chyba tak, bo tak mam zapisane, więc patrzyłem na Twoje dane, więc myślę, że... I nie pamiętam, jeszcze nie podałem cen, 1097 i 1206 też w zależności od pamięci. I ma stosunkowo wysokie te konfiguracje, dlatego że to jest 628 albo 828 giga, także to jest całkiem niezłe zestawienie pamięci. No właśnie. Piątka ma 128 i 6, zdaje się, jeżeli pamiętam. Nie, i 8, przepraszam. Natomiast Pro z kolei ma 128 albo 256 i 8 giga RAM-u również. Aha, bo ja nie zapisałem, ale z tego co pamiętam, to Nova 5i nie ma już OLED-a, bo pozostałe dwa mają OLED-owe ekrany. Ma IPS-owy wyświetlacz. No to jest jeszcze ważna różnica. No i duże akumulatory są, bo we wszystkich są 4000 mAh bateryjki, co też jest fajną rzeczą, myślę. Znaczy w Huawei to jest standard. Słuchaj, no nadal to nie jest, wiesz... Takie... Ja przeglądałem w ostatnim tygodniu się wysypało dosyć sporo średniaków. W większości nie będziemy mówili, bo nie ma w ogóle co. Nuda. Ale te średniaki markowe, które wychodzą, to one mają po 4000 mAh, także u Huawei'a to można by było narzekać, że mało ewentualnie. Natomiast u Huawei'a pojawiły się jeszcze MediaPady. Jeden model, bo nazywa się tak samo, nazywa się M6. W dwóch rozmiarach. Tyle, że w dwóch rozmiarach, bo jeden jest 8,4, drugi jest 10,8 cala. I każdy z kolei z nich wyszedł w dwóch wersjach. Jedna wersja LTE, druga wyłącznie Wi-Fi. Także gdybyście... Z tym, że one są, kurczę, fajne, oglądałem, są cieniutkie. Tak. Są rzeczywiście niezwykle cieniutkie, niezwykle zgrabne, fajnie wyglądają. Warto jeszcze powiedzieć, no bo akurat przy tabletach to jest dość istotne. Ten większy ma 4 głośniki, ten mniejszy 2, ale to są głośniki przez Harman Kardon firmowane, więc no nie słuchałem, ale biorąc pod uwagę, kto się pod tym podpisuje, jest szansa, że będzie w miarę dobry dźwięk. Słuchałem tych głośników. Nie, na tablecie nie, bo to by było trochę za wcześnie. Musiałbym być w Szanghaju, obawiam się. Ja bym się nie obraził. Natomiast słuchałem podobnego zestawu w laptopie, na ultrabooku Huawei. No tak, ale wiesz, to jest wrażenie dosyć niesamowite. Mogą być ciutkę większe te głośniczki, nie? Wiesz co, przy 10 calach ten ultrabook wcale nie jest dużo większy. Głośniki co prawda w podstawie. Ale, no właśnie. Natomiast najdziwniejsze z tego wszystkiego jest to, że znacznie bardziej mi się podobały te głośniki, na przykład jak trzymałem na kolanach, niż na blacie. Teoretycznie na blacie powinny grać sensowniej, natomiast w momencie, kiedy miałem ultrabooka na kolanach, wiesz, było znacznie fajnie. Może z badań marketingowych im wyszło, że większość użytkowników trzyma komputer na kolanach. Nie róbcie tego, bo to niezdrowe jest. I właśnie... Dla kręgosłupa przede wszystkim. Tak, i innych części ciała które również. Które się ogrzewają ewentualnie. Tych figlarnych. Natomiast no, może akurat tak producent je zoptymalizował. Wcale bym się nie zdziwił i też nie miałbym nic przeciwko temu, skoro... W każdym razie dla mnie to jest ruch dosyć dziwny, co prawda Huawei dosyć konsekwentnie wypuszcza te swoje laptopy i te wyglądają bardzo fajnie. Ja nie wiem, jaki jest zbyt w tym momencie, tablety. Nie wiem, jaki jest zbyt dla tabletów, bo ultrabooki są świetne. Natomiast, no skoro wypuszczają, to znaczy, że jest, nie?
Tak, znaczy życzę jak najlepiej, bo to raz, że to są całkiem fajne konfiguracje, dwa, że bardzo zgrabne. W związku z tym, no cóż, życzę, żeby sprzedali przede wszystkim. Nie wiem, czy w Polsce będą, nie mam pojęcia, będą na pewno w Chinach do dostania. Natomiast, no mówię, mam pewne wątpliwości, że jeszcze ktoś laptopy... Kurczę, tablety kupuję. Dobra, jak już wleźliśmy w te tablety, to ja szybciutko tylko wspomnę, że chodzą ploty, że Samsung szykuje taki wzmocniony z dużym ekranem. No i tyle, nic jeszcze nie wiadomo, będzie to wam o nim powiemy. Dwie jeszcze nowości, o których warto wspomnieć z tego za przeszłego tygodnia, to jest Vivo i12. On niestety tylko w Indiach, znaczy no, oczywiście do dostania, bo to żaden problem. Mocny to on nie jest. Nie, od po prostu wspominam, że był Helio P22 ZTE Blade A7 2019. To jest tak? jeszcze niższa specyfikacja. Dokładnie. Taniocha, no i tyle. No, macie specyfikacje podlinkowane na dole, to sobie możecie zobaczyć. Nie, to, że bym chciał deprecjonować nie ma jakieś oglądać, urządzenia, bo nie. Naprawdę nie ma co. Po prostu to są standardowe, niedrogie urządzenia. No wiecie co, to chyba to ciśnienie lecące, bo tutaj nam się zachmurzyło i jest przynajmniej dzisiaj chłodno. Tak, nawet słuchajcie, możemy klimę mieć skręconą. No może nie wyłączoną, bo tam na jedynce jest, okay. Ale... Możemy mieć skręconą i nie szumi. A w ogóle właśnie, zmieniliśmy telefon, teraz nagrywamy Galaxy S10 Plus. No to pewnie, tak dla informacji, bo pewnie będziecie pytać. Teoretycznie powinien być to jeden z lepszych, jeżeli nie najlepszy smartfon nagrywający wideo w tym momencie. Ale przodem nagrywamy, więc też... No, tak, przodem nagrywamy. Pamiętajcie, że te przednie aparaty to też nie są tylnymi, ale recenzje niedługo wejdą nagrywane właśnie S10 Plus, także sobie będziecie mogli obejrzeć. Ja bym tam chętnie spróbował, są takie odbijające te nas, żeby może udałoby się jakby to i spróbowalibyśmy tylnymi aparatami, może byłoby jakoś fajnie. Dobra, to kiedy indziej, bo jak zaczniemy kombinować, to w końcu nic nie nagramy. Wysypała się w Indiach seria W jak Win, czyli zwyciężać, wygrywać. To się chyba L powinna nazywać. Jak luz. Nie, bez komentarza. Dobra. W10, W30 i W30 Pro, wszystko to są średniaki od takiej niskiej średniej do nieco wyższej, bo też nie najwyższej średniej półki. Tak, ale wiesz co, bo ty tak mówisz, że bez komentarza. Ja bym skomentował, bo bardzo dziwny cennik jest tych telefonów. Zwróciłeś uwagę? Że co, stówę? No właśnie, są małe różnice w cenach. Adam przeliczał z rupii znowu, także też pamiętajcie raz, że premiera Słuchajcie, w Indiach i na razie nie wiadomo, czy będzie gdziekolwiek indziej. Pewnie będzie, bo to... Najtańszy kosztuje 490 zł, najdroższy 650, a różnica jest... No... Z tym, że ta cena, którą Adam podaje za najdroższego, to na razie jest cena aproksymowana. Dlaczego? Tak, no to jest... Fło, przewidywana, umówmy się po polsku. Znaczy, dlatego, że go jeszcze nie ma w sprzedaży. Tą cenę ktoś na konferencji zanotował, ja wiem, dlatego ja no nie jest to cena w każdym razie z oficjalnej strony. Nie, o, może dokładnie. Tak powiedzmy. Nie jest to cena podana oficjalnie. Znaczy, ja na screenach też powiem szczerze, ceny nie widziałem, mimo tego, że była tam specyfikacja. Oni podali, że premiera później i na stronie w tej chwili wisi, że premiera później. Coming soon. Ale na screenach pojawiła się specyfikacja, dlatego macie w katalogu wersję Pro, 30 Pro. Natomiast z ceną bym się wstrzymał, bo ja mówię, po prostu ceny, okay, o ile no, ceny dobra. Tych pozostałych widziałem, o tyle ceny Pro po prostu nie widziałem. Nie, zgoda, tu się zgadzam, ale w ogóle no jest dziwnie, bo na przykład zobaczmy aparaty fotograficzne. W tym podstawowym W30, czyli w tym teoretycznie tańszym, z przodu 16, 12, 13 i 2 mega z tyłu. A w modelu Pro, słuchajcie, 13, 8 i 5 tylny aparat. No, tak jakoś, tak dziwnie, no czemu niby, wiadomo, no, megapiksele to nie wszystko, ale ja bym tak domniemywał, że jednak jak aparat ma 8 w smartfonie, a 13, to jednak ten 8 chyba może być słabszy. To znaczy Pro jest Pro chyba głównie ze względu na Snapdragona, tak? Bo to jest okay, jedyny, to jest jedyny argument, model, masz którym rację. Jest Snapdragon 632, w pozostałych jest Helio P22. Znaczy W10 i W30. No i pamięć tutaj robi, dlatego że jest najwięcej pamięci w konfiguracjach tych słabszych. W 10 i w 30 jest 32 flesza i 3 giga RAM-u. Natomiast w wersji Pro 64 flesza i 4 giga RAM-u. Także podejrzewam, że to głównie o to chodzi. Na czymś trzeba było zaoszczędzić, zaoszczędzono no być może na jednym stąd aparacie. Te, bo stąd te znikome różnice w cenach. Tak. No, stąd te znikome różnice w cenach. Ale to dziwne trochę, bo... Oni przy okazji
chwalą, próbują promować to W30 właśnie aparatem Sony, ten 12-megapikselowy, który tam jest, to jest Soniak. 4.8, nie pamiętam w tej chwili. Zajrzyjcie do specyfikacji, bo wpisuję. Macie w danych, także... Wszystkie mają po 4000 mAh bateryjki. Także to są między innymi te średniaki zeszłotygodniowe. No to te 4000 to się taki standard zrobił już w średniakach i w sumie dobrze, nie? Z tym, że jest jeszcze jedna różnica, dlatego że W10 ma rzeczywiście bardzo szeroki notch. Pozostałe to są kropelki, natomiast tutaj prawie na całą szerokość równie dobrze. No taki fest, taki oldschoolowy notch. No tak, a nawet kurde, iPhone'owy można by było powiedzieć. A nie, to wtedy powiedz klasyczny, bo się miłośnicy iPhone'ów obrażą. Klasyczny design, jeszcze powiem. Tam jest notch, LG L10 jest notch o klasycznym designie. Nie chcę tutaj, prawda, ani deprecjonować LG, ani źle im nie życzę. No oni tak mocno w pewnym momencie tam padało, że oni będą konkurować z pewnymi tam chińskimi producentami, mocno zakorzenionymi na indyjskim rynku i powiem szczerze, że będzie im trudno jednak. No, przy tych cenach i z tymi specyfikacjami, ja nie mówię, że nie, że to się nie uda. Życzymy LG sukcesu naprawdę z całego serca, ale... W Indiach jest Vivo i z Vivo można konkurować, bo Vivo nie ma tanich smartfonów w Indiach jakoś bardzo, mimo tego, że też nie są bardzo drogie. Ale są inni. Natomiast jest na przykład Xiaomi. Xiaomi no, nie chciałem nazw tutaj wymieniać, prawda, żeby tutaj LG nie kopać. Ale nie mówimy o polskim rynku, w związku z tym myślę, że możemy sobie pozwolić. To nie jest kwestia reklamowania jakiejkolwiek firmy, bo umówmy się, że moje sympatie nie są po żadnej z tych stron, natomiast no, jest globalnie rzecz biorąc tak, że w Indiach jest głównie, jeżeli chodzi o te marki bardziej znane chińskie, to jest Vivo i Xiaomi właśnie. Poza tym są oczywiście rodzime marki, które sprowadzają smartfony z Chin, które nadal jeszcze jako tako... No ale to są tak, jak my mamy polskich producentów. No, to trochę tak. Dobra, i to słuchajcie, są takie konkrety, które w zeszłym tygodniu rzeczywiście padły, te trzy LG-ki. Poza tym pojawił się Vico Sunny 4 Plus ze specyfikacją taką sobie, z wyświetlaczem HD Plus i ze Splitroomem, nie warto w ogóle sobie im zaraz zwracać głowy. O Jezu, 1 giga RAM-u, nie. Pojawił, nie, no z Androidem Go, ale to wiesz, ten Spectrum, bo ten nawet już Android Go, prosty smartfon, ale ten Spectrum jest... Nie. Panasonic Eluga i1 Enterprise Edition, dlatego że była wcześniej i1-ka Eluga, z tym, że on nawet inaczej wygląda. I to też nie jest jakiś cymes straszny, ale to już jest fajniejsza konfiguracja, 547 HD+, wyświetlacz MediaTek 6739, 16 GB flasha, 2 GB RAM, 4000 mAh, nawet zobacz, przy takiej konfiguracji jest 4000 mAh. No i to jest bardzo, bardzo dobre aparaty, oś 8 tył i 8 przód i też nie warto sobie nim zawracać głowy, właściwie odnotowujemy. I jeszcze jeden japoński model się pojawił, Fujitsu Arrows z oznaczeniem U801FJ. I to jest fajna konfiguracja oparta na Snapdragonie 450, ale nie będę Was zanudzał, bo i tak go nie kupicie raczej w Japonii, i tak tym bardziej, że nie obsługuje polskich częstotliwości, w związku z tym tylko na zasadzie takiej, że wspominamy o nim. Kronikarska. Dokładnie. A tak poza tym, to jest MWC w Szanghaju, słuchajcie. Mm-hmm. I to MWC co prawda nie jest aż tak popularne jak to, które odbywa się dorocznie w Hiszpanii, w Barcelonie. No natomiast... tak, bo my do Szanghaju nie jeździmy, dlatego nie jest popularne. Tak, my do Szanghaju, jakbyśmy pojechali, od razu podnieślibyśmy prestiż wydarzenia, od razu byłoby troszeczkę bardziej słychać o tym MWC. Natomiast tak po prostu dochodzą nas wieści. Najciekawszą wieścią chyba jest to, że Oppo kombinuje z aparatem fotograficznym pod wyświetlaczem. Tak, zrobili, pokazali. Adaś o tym troszeczkę więcej czytał. Ja o tym też czytałem dosyć sporo. Wiem tyle, że te zdjęcia na razie nie wychodzą takie, jakie powinny. No nie, oni wyraźnie zaznaczyli, że jeszcze to nie jest gotowe do komercyjnego startu. I no, informuję, że nad tym po prostu pracują. Wymaga to jeszcze szlifu. Wymaga to przede wszystkim pracy nad oprogramowaniem, bo soft musi wyciągnąć, zniwelować jakby te minusy, które powoduje ekran nad obiektywem, więc jakby... Nadal mi się wydaje, że to nie jest dobra jeszcze droga, trochę. Że aparat chowany pod wyświetlaczem to co ważne, co ważne zaznaczyli, że nie pogrubiło to telefonu. To jest taka dosyć istotna informacja, że to nie będzie tak, że telefon przez to, że jest
wyświetlacz nad, nad aparatem będzie głupszy. Czemu by miało pogrubić? No bo jest dodatkowa warstwa, tak? Wcześniej aparat pod samą szybę wchodził, a teraz musi być niżej. No dobra. No ale mnie bardziej zaciekawiło coś innego, bo jeszcze pokazali też Oppo coś takiego jak MeshTalk. Wiecie co, to jest takie walkie-talkie. Jak nie ma zasięgu telefonu, nie ma sieci Wi-Fi, to mając telefony Oppo, będzie się można połączyć bezpośrednio telefon do telefonu i sobie tam na, powiedzmy, przestrzeni 3 km, zakładam, że to w idealnych warunkach te 3 km, będzie sobie można się normalnie komunikować, czy tam tekstem, czy głosem. Nie sądzę, żeby to były 3 km. No tak mówię. Nie ja mówię, że według mnie to w idealnych warunkach, nie, tak? Nie wiem, na jaki, otwartej przestrzeni. Jaki by to musiał być nadajnik w telefonie, jakby ten telefon się grzał. Nie sądzę, żeby to była taka możliwość. Napisali, ja tylko... Nie miałem spoko, ja po prostu, wiesz, staram się z tym dyskutować, dlatego, że czytałem to samo i wydaje mi się niemożliwe po prostu. Ja nie wiem. Z tego czasu w Stanach funkcjonowała sieć Eden, która na adekwatnej zasadzie funkcjonowała. Tak? Ale jednak inny standard łączności nie, był wykorzystywany. Nie, oczywiście, że tak, jak najbardziej, ale to była też radiówka i to była radiówka, gdzie rzeczywiście na terenach średnio zabudowanych można było tych smartfonów, telefonów właściwie używać, bo smartfonów to stosunkowo niedużo było. One je zdążyły. I ta sieć się właściwie skończyła. Głównie ze względu na to, że raz, że kwestie przepustowości, dwa, że różne inne rzeczy i ona się właściwie w Stanach skończyła. Ja podejrzewam, że tutaj to też jest na zasadzie ciekawostki. My mamy i znamy od bardzo długiego czasu nasze push-to-talk. To push-to-talk działa w tym momencie w bardzo niewielu telefonach, bardzo często ludzie wołają, ale to jest na takiej samej jak w zasadzie jak wołanie od dwie karty SIM. I wszyscy by chcieli, się okazuje, że udział w sprzedaży smartfonów z dwoma kartami SIM kupowanych po to, żeby dwóch kart SIM używać, jest mało znaczący, bo nie ma aż tak dużo ludzi, żeby to się opłacało w ten sposób, tak? Po prostu producenci stwierdzili, że już macie. I mamy rzeczywiście w większości telefonów dual SIM, mimo tego, że naprawdę niewielki, wierzcie mi, są statystyki, niewielki procent użytkowników korzysta faktycznie z tego używa. Dokładnie. Ale no, umówmy się, tak, to wspominamy też kronikarsko, bo po prostu to zostało zapowiedziane, zaprezentowane, a do komercyjnego startu to jeszcze poza tym wysypały się głównie zapowiedzi tak, smartfonów z 5G i spośród tych smartfonów z 5G jest między innymi Lenovo Z6 Pro z modemem, bo oni tam dołożyli po prostu modem 5G. No, dołożyli modem bardzo, bardzo mocna specyfikacja. Z tego, co konferencji zostało, to konstrukcja techniczna jest taka sama. No tak samo Redmi zapowiada, że będą mieli, Black Shark zapowiada, że będą mieli, Honor zapowiada, że będą mieli, ale jeszcze trochę, bo chcą zaoferować, prawda, najlepsze wrażenie z użytkowania, więc trzeba jeszcze chwilę poczekać. Nubię X przerobili na 5G, z tym, że tutaj potrzebna była przeróbka troszeczkę większa, poza tym, że dodali modem tą X50, to jeszcze wymienili Snapdragona 845 na 855, a ja tę Nubię wspominam i pamiętam o niej, dlatego, że ja jestem fanem, nie wiem, czy pamiętacie, to jest ta Nubia z dwoma wyświetlaczami, jeden z przodu, drugi z tyłu. Tak, ta, która nie potrzebuje żadnych kamerek pod ekranem, schowanych, ani żadnych wysuwanych, ani żadnych kocopołów. Bo wystarczy odwrócić telefon. Wystarczy odwrócić telefon i widzicie, że robicie. Proste i skuteczne. Jeżeli chcecie. Ale dlatego mówię, dla mnie to jest po prostu jedyna słuszna droga, ale to jest... Dla ciebie. To wynika z moich przekonań, że to jest po prostu bardzo fajne rozwiązanie technologiczne. Adaś podał wam listę smartfonów, które dostaną aktualizację do MIUI 9.1. Jeżeli macie Huawei, to warto zajrzeć, tylko wspominam. O Oppo mówiliśmy, o tym mówiliśmy. Ja właściwie tyle, z tym, że chciałbym jeszcze o dwóch rzeczach powiedzieć. Mianowicie chciałbym powiedzieć o smartfonach składanych z elastycznymi wyświetlaczami. To mów. I o rozbiórce P30 Pro, którą zrobiło Nikkei. To może, wiesz co, może ja wcześniej jeszcze wspomnę o takich drobnych przeciekach, tak na szybko.
Nadchodzi Xiaomi CC9, seria dla młodych użytkowników. Będziemy o nich jeszcze gadać, jak się pokażą. 2 lipca premiera, mają być, dzisiaj się dowiedzieliśmy, mają być 3 warianty. Jeden we współpracy z firmą Meitu, którą możecie kojarzyć z takich trochę dziwacznych smartfonów z dużymi aparatami do selfie. W dziwnych kształtach oni mają. Ale w Chinach oni jeszcze oferują taką aplikację, kurczę, nie umiem tego dobrze nazwać, coś pomieszane z społecznościówka wraz z filtrami do selfie, w każdym razie apka dla miłośników selfie, może tak w skrócie. Taki Snapchat. Czyli to są specy od selfie, może tak. I no, oni... Snapchat też ma tych filtrów od diabła. Tak, ich przejęło Xiaomi, no i to będzie owoc tej współpracy. O tym pogadamy w kolejnych tygodniówkach. Podobnie jak pogadamy w kolejnych tygodniówkach, miejmy nadzieję, o Samsungu Galaxy A90, który według przecieków wcale nie będzie średniakiem, jakby wskazywała nazwa, bo raczej to będzie flagowy, z dodatku jedna z wersji ma być w 5G. Czyli byłby to pierwszy, nazwijmy to z nazwy, średniak obsługujący 5G. Na pewno to nie będzie tanie, bo tam ma siedzieć Snapdragon 855, co zdaje się być oczywiste. Aparaty 48, 12 i 5 albo 48, 8 i 5 mega. Na kiedy jest premiera? 6,7 cala, nie wiadomo kiedy premiera, nie wiadomo jak wygląda, nie wiadomo czy będzie miał ten aparat ruchomy. Jest chyba trochę, kurczę, przedwczesne. No, znaczy się, to są już takie konkretne dosyć przecieki, natomiast o tym też pogadamy, więc jedźmy dalej. Opowiadaj może o tych składańcach. Bo to... Wybaczcie, jeszcze tylko powiem Adasiowi, jak gdzieś w okolicy galerii bym chciał. Gdzie mnie wysadzisz, to... A, no to szkoda, że... No dobra, damy radę. Słuchajcie, dwie rzeczy. Pierwsza i chyba ważniejsza, Korea Herald, czyli dosyć poważne źródło, donosi, że Samsung szykuje się do wyprzedzenia premiery Huawei Mate X5G. Samsung się spieszy. Adam pisał o patencie, który jest na nowego składańca Samsunga. I z tego, co donoszą źródła z Korei, to rzeczywiście ma być smartfon, który będzie się składał z ekranem na zewnątrz. Tak jak Huawei Tak, Mate czyli X. Bezpośredni w tym momencie już konkurent Mate'a. Sorry, ja muszę się skupić, bo karetkę przepuszczamy. Patrzcie, tak się robi korytarz życia. Zjeżdżamy jedni do prawej, drudzy do lewej. Tak, jak są dwa pasy, to jest prosto. Tak. Jak to są trzy pasy, to dopiero się ludzie gubią. Tak czy siak, ale to przypominamy wszystkim kierowcom i jedziemy dalej. W ogóle zapowiadają, że tych Samsungów składanych to ma być więcej. Tamten jeden z szefów nawet powiedział, że ojej, będzie w ogóle rok składanych telefonów nadchodzi. Tak, on powiedział, że nadchodzi rok, z tym, że o jeden powiedział konkretnie. Powiedział konkretnie Vincent Pang. Pang to jest szef, słuchajcie, prezes na Europę Zachodnią, bo my należymy do Europy Północnej, Polska, jeżeli chodzi o dystrybucję, tak. Zdaje się też. Natomiast jeżeli chodzi o Europę Zachodnią, nie wiem, czy w tej chwili bzdur nie palnałem, ale tak mi się zdaje, no, tak jest. Albo mamy osobny region, albo razem z Północną, no. W każdym razie ma być rzeczywiście w nim 5G, a przy okazji Fold też dostał certyfikację wersję, tak, czyli będzie 5G. Fold, może w ogóle tego 4G nie wypuszczą, tylko że, od razu dadzą, no, 5G Folda. Właśnie, że tego ulepszonego, poprawionego. Strasznie jestem ciekaw. Pierwsze co zrobię, to będę go próbował zepsuć. Natomiast zapowiedź padła 24 czerwca na forum inwestorów, także to teoretycznie jest Znaczy z jednej strony to jest zapowiedź pod tytułem szykuje nam się kasa, dajcie kasę, tak? Mhm. Zainwestujcie, natomiast z drugiej strony mamy zapowiedź, która ma szansę rzeczywiście realizacji jeszcze w tym roku. I to tyle, jeżeli chodzi o nowego Folda Samsungowego. Natomiast druga rzecz, Nikkei to jest taki dosyć duży serwis japoński związany z bardzo poważnym z kolei serwisem aukcyjnym. Rozebrało P30 Pro. A dlaczego go rozebrali? Ano chcieli sprawdzić, ile tam jest amerykańskich części i ile Huawei będzie miał problemów z tym związanych, żeby je wymienić na jakieś ewentualnie inne. Słuchajcie, ja w każdym razie nie zgadłem, mimo tego, że w branży pracuję, szacowałem, że tych części rzeczywiście z USA albo związanych z technologiami USA jest znacznie więcej. Jest, słuchajcie, poniżej 1%, 0,9% części, łącznie to jest 16, jeżeli dobrze pamiętam. A najlepsze jest to, że tych 16 części, słuchajcie, stanowi 16% kosztu całego smartfona. No jak Także tak to wygląda. Ale słuchaj, ty mówisz o częściach
wyprodukowanych na terenie USA. Mówię o częściach producentów amerykańskich. Mogę nawet konkretnie wymienić. Słuchajcie, najwięcej części w Mate 30 Pro jest japońskich. To jest ponad 870 części, które stanowią 53% jakby części w ogóle całych z wszystkich smartfonów. Druga jest południowa Korea z 562 częściami, to jest 30% wszystkich. Tajwan z 83, Chiny z 80 i właśnie USA z 15, nie 16 częściami, które właśnie stanowią 16% kosztu. I to jest między innymi pamięć RAM, która należy do Micron Technology, półprzewodniki ze Skyworks Solution, akurat dość istotny element, nie? Szkło Corning, znaczy, a, słuchaj, istotny. Istotny jak istotny. RAM można kupić w Chinach, można również kupić w Korei. Prawda. W związku z tym ja tutaj nie widzę problemu. Okay, a... Jest szkło Corning na przykład, dobra, ale zaraz obok w Japonii mają Asahi, które produkuje zarąbiste szkło po prostu na ten. Mimo tego, że marka nie jest jakby szeroko. Może powiedzmy, jak się to szkło nazywa, bo będą ludzie szybciej kojarzyli, nie? To znaczy, w tej chwili się nazywa bardzo różnie. Ono się Asahi Dragon Trail, natomiast w tej chwili w specyfikacjach ono występuje jako szkło 2,5D Asahi. No. Tak się nazywa. Asahi Glass 2,5D się nazywa. A dobra, a powiedz mi, do czego zmierzasz tym wywodem, bo jest oczywiście ciekawe, ale... Zmierzam z tym wywodem jakby... Mówię o ciekawostce po prostu, że nie spodziewałem się, bo wiesz, bo wszyscy mówią, jest problem, będzie problem z produkcją i tak dalej. I to jest właśnie ten główny przekaz. Tutaj jest jakby, że, ale słuchajcie, to jest 1% całości, to Japończycy o tym piszą, to nie jest chińska propaganda, tylko piszą Japończycy, którzy dostarczają z kolei najwięcej części. No czyli to jest w interesie, żeby... Natomiast mówię o tym również z takiej okazji po drodze, że... amerykańskie firmy, które dostarczają dla Chińczyków, nie tylko dla Huawei, podzespoły, szukają dróg obejścia. Jest to przez administrację USA bardzo krytykowane, bo firmy szukają możliwości zbytu w Chinach nadal, tak? Prawda? Czyli albo myślą o przenoszeniu swoich całych cykli produkcyjnych i całej własności intelektualnej w inne miejsca, żeby zakaz w Stanach ich nie obowiązywał, albo poprzez pośredników urosną łańcuszki. Słuchajcie, ceny smartfonów w Stanach po prostu wzrosną, bo wzrosnąć muszą. Oczywiście. Apple ma z czego schodzić, co prawda, bo oni mają bardzo wysokie te ceny. To jest też tak, ale... że... Kurczę, oni tyle tego sprzedają nadal, pomimo tego, bo niedawno się dowiedzieliśmy, że się bardzo dobrze seria bodajże P30 sprzedaje, o ile dobrze pamiętam. Więc to jest zbyt, walczą o przetrwanie firmy. To jest przepiękne. Administracja USA zmusiła po pierwsze Huawei do tego, żeby przeszedł na własny system, który już Chińczycy donoszą jest 60% bardziej sprawny i szybszy niż Android. Ostatnio nawet się jeden z polskich wydawców aplikacji dosyć znanej pochwalił, że już właśnie jest w tym sklepie Huawei, jest wyleciany na AppGallery. AppGallery. To system się Hongmeng nazywa, tak? Chociaż europejska nazwa też jest już... Znaczy się w ogóle chyba ARK, bo Po naszemu ARK, ale Hongmeng, jeżeli chodzi pojawił się w przeciekach telefon, gdzie tam gdzieś w opisie właśnie padło, kurde, hasło ARK po przetłumaczeniu elektronicznym z chińskiego. Dobra, zobaczymy. Nie mówię, że nie, ale wiadomo, że to ruszy i od razu według mnie to zażre. Amerykanie zrobili koło pióra wszystkim swoim firmom, które handlują półprzewodnikami. Amerykanie zrobili koło pióra całej branży elektronicznej, bo Chińczycy podnoszą ceny podzespołów metali ziem rzadkich, które są stosowane w każdym przemyśle w tej chwili w Stanach. Dokładnie. I jednocześnie Amerykanie zmusili Chińczyków do tego, żeby Chińczycy stanęli na własnych nogach, żeby nie byli w żaden sposób zależni od Stanów. Cholera, patrz, jacy dobrzy ci Amerykanie. Niesamowici ci Amerykanie. To ci Chińczycy by się kombinowali, by się nie odważyli, może by się tak krępowali, że no nie, my jednak mali, słabi jesteśmy, a my wam pokażemy. W okolicy września, października będą jaja. Okaże się, że Huawei tak stanął na nogach, że ma po prostu gdzieś Amerykanów embargo na wszystko. Tak, dokładnie. Mówię, akurat specjalnie za tym producentem nie przepadam, natomiast choroba, no jednak im to wyjdzie na dobre według mnie, naprawdę. Słuchaj, a staniesz gdzieś? Oczywiście, zaraz. Także obracać będziesz. Nawrócę i tam cię wysadzę. Także jest to według mnie, no świetnie im zrobili i wreszcie się odważyli i naprawdę to zażre, bo w Chinach, no jednak Huawei jest potęgą, a na przykład konkurencyjny Samsung, bo gdzieś widziałem porównanie, ma bardzo skromny udział sprzedaży w Chinach.
No i teraz ja jestem, Samsung zrobi smartfon z homebrangiem? Bardzo jestem ciekaw przede wszystkim tego systemu operacyjnego. Właśnie, bo jeżeli Chińczycy do tej pory dowodzą, że on jest znacznie bardziej wydajny, bez tego całego googlowego syfu. No właśnie, nie mówię tutaj o programowaniu, jak to zacznie działać. O rzeczach, które w Google w systemie Z wyglądu to nawet nie odróżnicie, bo to będzie emuj na wierzchu, więc. Znaczy się będzie, no tak trochę kategorycznie to powiedziałem, ale będzie. Mogę się założyć, sądzę, że będzie to emuj ewentualnie troszeczkę minimalnie tylko zmieniony. Natomiast ciekaw jestem, czy Chińczycy z kolei nie dopakują swojego syfu i czy właśnie ta 60% z 60% nagle się nie zrobi znacznie mniej. Bo to zaraz będzie, o Jezu, szpiegują nas. Miejmy nadzieję, że oni zachowają te fajne parametry systemowe, te właśnie, wydajnościowe. Inaczej, ja bym powiedział, miejmy nadzieję, że tego nie spieprzą. Mówmy miejmy wprost. Nadzieję, że tego nie spieprzą, tak. No. Bo... I życzymy tego i słuchajcie, nie zrozumcie nas źle. Nie uważamy, że Chińczycy dobrzy, a Stany złe. Nie, po prostu Stany głupie w tym momencie, bo próbują w jakiś sposób coś zrobić z tą wojną technologiczną, ale im nie bardzo wychodzi. Mało źle tego to rozegrali. Robią sobie koło pióra po prostu. Źle to rozegrali według mnie. Taki trochę nieprzemyślany. Nie było to według mnie dobre posunięcie. Ja nie jestem na tyle mądry, żeby wymyślić, właśnie, jakie posunięcie Amerykanie mogliby zrobić, prawda? Żeby ale coś z tym zrobić. Ale można by było kombinować, spróbować uzależnić Chińczyków jeszcze bardziej technologicznie, spróbować im zaoferować nowe technologie, spróbować im na przykład taniej różne rzeczy sprzedawać. I to a by tak naprawdę zaowocowało tym, że Stany by utrzymały się troszeczkę na powierzchni. To Chińczycy z tego wszystkiego wyjdą wzmocnieni. No, tak będzie. Tak będzie. No dobra, no co, no, a my będziemy sobie kupować, miejmy nadzieję, dobre chińskie smartfony i tym optymistycznym czekam na wrzesień, październik, bo jestem ciekaw, co się wtedy rzeczywiście będzie działo, czy coś się będzie działo, czy nie. Końcówka właśnie roku może być bardzo ciekawa w każdym razie. Będzie o czym gadać. Pozdrawiamy was sympatycznie. Burza się zawiesiła nad Łodzią i wisi przez cały czas i nic z tego nie miało pada. Miało nie być burz dzisiaj, ale... Pozdrawiamy was serdecznie, życzymy wam udanego weekendu. Dzięki, że byliście z nami. No i do zobaczenia za tydzień. Nie wiem, czy za tydzień, bo bardzo możliwe, że nas wyjazd za tydzień czeka. Nie wiem, czy to na ciebie? Nie, ciebie też. Na rowery. Za tydzień już? No tak mi się zdaje. Nie, za dwa. Za dwa? To jeszcze może za tydzień będzie. Dobra, mniejsza o to. Jakby nas za tydzień nie było, to wiecie dlaczego. Pojeździliśmy jeździć na rowerach. W nocy. Pojechaliśmy. W nocy na orientację. Coś wam może pokażemy, jakieś chociaż zdjątka wrzucimy, nie? Trzymajcie się, wszystkiego dobrego. Cześć. Cześć.